Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale zagrajmy Dark Souls 3 Fire Fates Edition. Może w końcu sobie przypomniałem, jak to się wymawia. No i co? Lecimy i eksplorujemy twierdzę Faraona. O, serio? Okej. A nie, zaraz zobaczmy to. Proszę, ale wiadomo, że w twórcy. Zgaś trzy płomienie, a drzwi do wilczej krwi staną otworem. To jest to samo, co nam powiedział ten... ten smutny rycerzyk. No bo właśnie też sobie z nim fajnie radzą. Jeszcze oczywiście zatrucie będzie nabijało, no bo why not? O, ale kurde, tutaj trzy strzegą jakiegoś... Nie, cztery! Dobra, fajnie się bije na dwoma takimi broni. Potargana materiałowa maska. Zakrywająca usta szmata, zapewne ktoś zawiązał ją prowizorycznie, żeby ograniczyć wdychanie różnych trujących i żrących oparów. No trochę słabo to jednak działa, ale spoko. Tutaj mam zestawy wykupione od... zarówno od Pachesa, jak i... znaczy od Pachesa, w tym poprzednim odcinku kupiłem, ale od tej... od Greyrata i od opiekunki kapliczki, więc sobie to spoczytajmy. Zwykła zbroja. Solidna, żelazna zbroja, używana przez dawnych wojowników, ale nadal można mieć pewność, że zapewni dobrą ochronę. Dobra, to już tak ogólnie tutaj. Set rycerski. Zbroja niskiego szczebla rycerza wykuta z litego żelaza. To raczej konkretniejszy przedstawiciel swojej rodziny, ale dzięki czemu posiada zadziwiającą absorpcję obrażeń fizycznych i dość przetaczającą wagę. Nawet nie myśl o noszeniu go bez odpowiedniego wigoru. No ale jest niestety gorszy od mojego aktualnego setu. No i set skrytobójcy. Gruba skóra zapewnia rozsądną odporność, jest bardzo cicha. Wysokiej jakości element stroju ochronnego. No to dalej te skrytobójcy ma akurat jakieś takie sobie dopiski pomniejsze, więc to ciężko jest tak ogółowo mi przeczytać, ale mniej więcej myślę, że dobrze to przeczytałem. Czyli właśnie a propos, zobaczmy, jak sobie ten kryształ wygra. Słabo, jeśli mam być szczery. Ładnie, zmęczony. Nie mam przy sobie, a nie mam jednak, dobra. To jedni usły. Sobie tego. Mroczną strzałę, czy tam duszę głębin. Czemu jak tam tu skoczy. Sobie wytestujemy. Dobra, oczyszczenie. No tak, tego nie mam. Dobra, to dam sobie zamiast tego. Talizman. Prawie to zatrucie nie jest jakieś mega silne. No i mam dość, dzięki temu mam maksymalnie zbawioną postać, tylko mam bardzo dużo odporności. No i ta trucizna też mi nie bije za dużo, ale już tam. Lepiej sobie to odhaczyć niż cały czas z nim chodzić. Wymaga neutra to rozumie. Chodźmy sobie do. Tutaj. Już głębin. Zobaczmy. No, ładnie to bije. Dobra, to było 147. Tutaj mamy wielką strzałę dusz, to zobaczymy. Lepsza. O kurde, jest lepsza. A wielka ciężka. Kurde, te czary głębi to myślę, czy tam mroku myślę, że są jakieś lepsze, ale są kurde strasznie słabe. Może nic zgniłej sosny. Czekaj, czy znajdę może zatruty tytanik. No proszę, mroczny upiór. Ja go się tu nie spodziewałem akurat. Chodź.
No takie dupnięcie to musi boleć. O, blady język i pęknięta kula czerwonego oka. Spoczy. Czyli z upiorów mogę jęzory sobie zdobywać. Uuu, węgiel mędrca. Czy wróć, mogę. Mógłbym, gdy mnie fakt, że już mam ich maksimum. Znaczy maksimum, ile potrzebuję, żeby zdobyć ten. Nagrody w przymierzu. Ale to dopiero później. Jak już wykonamy tego questa dla jednej postaci. Oho, chyba pierwszy płomień. Znalazłem. A nie, tylko ognisko. Tu. Czym kurna jesteś? O, kurde, niestety ewidentnie to coś było kiedyś człowiekiem. Dobra. Oczyszczenie. Kurde, jedyny ból tego zaklęcia jest taki, że ono strasznie długo się testuje. Mówię tutaj zarówno o tym przyklęknięciu, jak i wstaniu. Przez to właśnie zanim ja wstanę, to mi się już trochę zdąży tego zaklęcia nabić jeszcze raz. Tutaj unikaj. Akurat, że wlazł jakieś głębsze zaklęcie. Co jest tutaj? Wielki miecz. Pyk! Cymbał łączy. Super. Dawaj, dziduj! Możemy pierścień sobie sprawdzić. Mam przy sobie. Zakrucia. Większa odporność na truciznę. Dobra, to zamieńmy go zamiast pierścienia, zamiast szafira Aldricha. No akurat odporność na trutkę się przyda. Okamka fioletowego mchu, to też spoko. Kurde, ale to ognisko to wydaje się taki... znaczy wróć to ognisko. No dobra, no jest to ognisko, tylko nie jest to ognisko zdrowe. Ale to jest, wydaje mi się, dosyć charakterystyczne. Sądzę, że powinien się nie bez powodu tutaj się znajdować. To jest jedno ognicho, drugie ognicho i tu jest jakby przejście wyżej. Aaa, okej, okay. Tutaj jest jakiś taki płomyczek. To jest to właśnie, co mam wygasić, ale jeszcze zanim zapomnę, to sprawdźmy sobie ten, ten węgiel. Tak jak sobie pomnożyłem już też resztę tych... wszystkich rzeczy. I nie ukrywam tego, no bo po co? A mam się zamiar bawić tymi wszystkimi zaklinaniami i tak dalej. Ale najlepiej robić to oczywiście na maksymalnie ulepszonej postaci. Może nie, może nie najlepiej, no ale jest fajnie. Krótko. Okej, okay, węgiel mędrca umożliwia zaklinanie broni kryształowej, poświęconej i głębin. Węgiel używany do zaklinania broni. Biały magiczny płomień tego węgla otrzymał dawno temu... Biały magiczny płomień tego węgla otrzymał dawno temu od jednego z bliźniaczych mędrców... z bliźniaczych kryształowych mędrców, nieumarły Legion. Dlatego... Dobra, i dalej jest to, co... już przeczytałem. Zobaczmy. Okay, mamy takie... mamy to coś. A, ale jest jakiś płomyk. Więcej kępek fioletowego mchu, to lubię. Zgaś płomień. Dobra. Elo, ręką po prostu gasimy. Można? Można. Mamy pierwszy płomień. A, jedno gasimy, drugie się zapala. Przy takich dupnych drzwiach.
Okej, no kamera dość konkretnie zasugerowała, gdzie mam się teraz udać. Znaczy wróć, gdzie się udam tak naprawdę. Bo już okazujemy sobie całą resztę tego. Kurde, ogólnie to fajnie się walczy z tymi butami. Muszę przyznać. Tu nic więcej nie ma. No a tu mamy kolejne ognisko. Ruiny twierdzy, tak się nazywa to ognisko. Dobra, zmienię sobie teraz broń na nadziak. Zobaczmy, jak tym się walczy. A, ja też broń miałem poczytać. Dobra, nadziak. Młot z dużym kolcem w kształcie dzioba. Pierwotnie był kilofem, lecz przerobiono go na potrzeby walki. Ta prosta, lecz śmiercionośna broń może przebić pchnięciem nawet metalowy pancerz. I umiejętność ożywienia. Dzięki czystej sile woli tymczasowo zwiększa tempo odnawiania się energii. A może dziejeć tak dzięki pracowitości duszy dawnego właściciela. Dobre pytanie. Mamy też estok. Duży miecz, który często służył do przebijania pancerzy rycerskich. Ostra klinga tego twardego jak głaz ostrza może też posłużyć do taktyki walki cięciami. I łamacz tarcz. To jest znane. Zakrzywiony miecz pontyfika. To chyba kupiłem u tego. U Greyrata. Zagięty miecz rycerzy pontyfika, nawiedzających i rytel lodowych duchów. Jego duże ostrze jest chyba pożerane przez owady, co pozbawiło je wagi, ale też i solidności. Umiejętność lodowe ostrze. Wykonujesz zamaszysty, obrotowy ruch, napełniając broń mocą mrozu, a potem wyprowadzasz silny atak olbrzymim, mroźnym ostrzem. O kurde. Jak to zajebiście brzmi w ogóle. Mamy też ten wielki miecz. Ogromny miecz o grubej klindze, jeden z najcięższych wśród tego oręża. Wielce niszczycielski, a jego ciężar urywa ręce. Najwyraźniej coś jednak jest na rzeczy z tymi pogłoskami, że nim właśnie testowano limity fizycznych możliwości człowieka. Umiejętność tupnięcie. Możesz wykorzystać swoją wagę, by dokonać wypadu w niskiej, zrównoważonej postawie i wyprowadzić silne cięcie z obrotu. I miecz dwuręczny. Tutaj umiejętność ta sama. Ogromny miecz z długą, potężną głownią noszony w obu rękach, ale i tak nie każdy wytrzymuje jego ciężar. Wyprowadza się nim mocne ataki, które wykorzystują wagę ostrza lub naciera, pchając ostrym czubkiem. Mieczka ta znamy i świetnik kapłana to już czytałem, kiedy zgarniałem sobie broń. O, i tarcza rycerska pontyfika. Mrożnych duchów i rytylu. Tę leciutką i kruchą, niebiesko-szarą tarczę spowija warstewka zimnego powietrza. Okej, no z tej tarczy nie będę korzystał, bo ma umiejętność, właśnie tę znajomość oręża, a to akurat wolę sobie odpuścić. Oj, patrzcie, tu mamy, kurde, przed tobą ognisko. A, okej, czyli chyba tu powinienem trafić jakby z tej strony, w to miejsce, ale patrzcie, tu mamy to przejście, do którego co ognicho. Czy były które co sobie blokowaliśmy? Co? No nie, serio, nawet tu są te kraby. Why? Akurat na kraby ogień był spoko, no ale że go nie mam, no to będę sobie radził z tym, co mam. Okej, no damage nie taki mały. A tak rozwadzi to zasługa tego, że mam ten. Zatem to mnie szparona jak się sprawa. Nie taki zły. Fragment kości nieumarłego, to lubię. Jeszcze większy buffik na buteleczki. To jest kolejna rzecz, z którą bym się chciał wrócić do kaplicy. Ale to może na sam koniec. Tu mam jakąś drabajnę, kurde. Ale patrz, na przykład strzałka Farona była do bani, ale już miecz Farona jest spoko. Wielki miecz dusz ma to do siebie, że tym się, jak się już naładuje, to się nie tnie po prostu normalnie. Coś tak, normalnie tak w cudzysłowie oczywiście. Ale po prostu tnie się tak, o, tym szybkim mieczem. Mogę po prostu palić jak zwykłym mieczem.
mogę tego użyć kilka razy. Oh, great! A to co jest? Kurde, miałem to. Co chciałem? Brawo, jeszcze wskocz ten ogień może. Znaczy cwania. Debilu. Już nie będę wskoczył w ogień, bo to z ciebie cwaniaką przecież. O proszę, set bezmiennego rycerza. Kejsel żółtopalca mnie atakuje. No, tylko ciekawe, gdzie się znajduje. O, jeszcze zrymowałem. Super. Zapuśćmy grab. Co to był za atak? Nice! Zatruty klejnot! O, dobra, i tam jest chyba przejście do kolejnego z tych ognisk. Tak jest. Dobra, tutaj. Klejnot z przekształconego tytanitu znajdowany w przygniłym lesie Faron, używany przy zaklinaniu do tworzenia broni zatrutej. Nakłada ona efekt trucizny, powoli zabijając wrogów. No, chyba, że ma się mocną truciznę, no to wtedy zabija bardzo szybko. Mam wrażenie, że From Software trochę odeszło od tej tego i była trucizna i szybka trucizna w pierwszych Soulsach, a w kolejnych już była po prostu trucizna. Chyba zależy czym się aplikowało, czy były różne efekty. Okej, pusto. To jest dziwne. Czekaj, gdzie jest ta Heysel w ogóle cała? Kogoś wiodąca do domu, spoko. Oho, a tam jest chyba... Kurde, to jest trzecie, czy to jest to samo? Czy to jest to, co odkryłem wcześniej? To jest dobre pytanie. Dobra, wygaśmy najpierw... Znaczy wygaśmy, zgaśmy po prostu najpierw to. Bo wygasić to się, to by się mogło samo z siebie. My to musimy zgasić. To jest to po lewej, czy to po prawej? Po prawej, czyli jeszcze jedno po lewym zostało. No spoko. Znaczy, wbrew pozorom to nie będą być trudne do zlokalizowania, no bo to... to pierwsze to jest zaraz za ogniskiem, do którego mogę się tepnąć. Z powrotem, a to drugie powinno być gdzieś obok. W takim bądź razie. Zaraz obok... A, dobra, proszę bardzo, znalazł się duch. Halce Rosarii! Tak to jest własny ty. Własny zakręt. To jedyne zaklęcie głębi, jakie mam, nie? Bo... to jest właśnie, to jest takie ogólne zaklęcie, ale kto wie, bo na przykład cuda głębi, czy tam cuda mroku, byłoby lepsze. Kurde, aż 3 stusy za nią, od niej odzyskałem. Raz. Dwa. Ej, co jest? El? Co to miało zadać obrażeń? To jest jakieś duże, to chyba coś komuś nie wyszło, bo to bije strasznie mało. Dobra. O, ładnie. No kurde, nie wiem. A, dobra, okej. Okay. Czyli jak odzyskuję Estusa i jest takie pomarańczowe, to nie znaczy, że jest to Estus leczący, bo teraz właśnie poleciał pomarańczowy Estus, ale odzyskałem Estusa na skupienie.
I muszę patrzeć na to, co odzyskuję, żeby mnie... żeby na YOLO nie wybierać czegoś. A co jest tutaj? Duża dusza nieznanego żołnierza. O nie! Czemu bazyliony? Jeszcze mi was brakowało, nie? Wyjmijmy ten nadziek na Estota. No! Już! Użyj tego. O! No tak, on przecież to nie... tak, to nie zbija tego. To nie zbija klątwy. Close. Very close. Dobra, mam chyba tego. Tak, mam. Kamień oczyszczenia. No to poproszę. Okej. Nie do końca to chciałem zrobić. Kurde, że to mi ten pasek klątwy zteguje, a nie, że mi odwróci efekt pustego. Pokaż mi to. Tuszę. Nic nie mam. Dobra, moment. A jak tam moja ta pieczęć? Gromadzi klątwę. No, kurde, mam 5 dalej. Więc w sumie pytanie, czy ja to teraz bezpowrotnie straciłem? Czy... chociaż nie, czekaj. Może jak zginę, to wtedy znowu będę właśnie pustym. Bo to jakiś sens, powiem. Ja to jest... są te drzwi. Tam żeśmy już byli. Ja bym chciał iść w tę stronę. Bo jak widać, poruszanie się po tym bagnie to jest drobne... czy drobne, to jest troszkę utrudnione. Kolejne bazyliony, super! Tego potrzebowałem. Wiecie, zwykłe ciosy smoka i bazylion smoka. Takie... o, o! A czekaj, chyba się da chyba wejść. To zobaczmy ten zakrzywiony miecz kompetitora. Jest jak zwykłym. Tego specjalnego trzeba zobaczyć. Muszę to sprawdzić. Bo nie wykorzystam zaraz. Nice! Zajebiście to wygląda. Co to jest? Otwarta skrzynka. Kurde. Nie widzę łańcucha. Ciężko mi stwierdzić, czy to jest mimik. Złoty zwój. Nice. Dobra, ile... przeszło. Ile ja mam tych talizmanów? 2. Dobra, YOLO. No nie, to jest zwykła skrzynia. Dobra. Antyczne suknia, rękawiczki, spinica. To, ej, to nie jest ubranie Dusk? Tak mi się wydaje, chyba, że to jest to. Tak wygląda podobnie. Spódnica w starożytnym stylu, jej zabarwiony na kremową biel jedwab jest pokryty wykwintnymi zdobieniami i nasycony mocą starożytnej magii. Trudno się po tym stroju spodziewać jakiejkolwiek fizycznej ochrony, jako że nie stworzono go z myślą o walce.
Okej, tutaj rękawice to samo i suknia to samo, okej. Ej, ale ten specjal wygląda super. Praktycznie robi, tworzymy sobie kopię naszego miecza, tylko z 5 razy większą. Właśnie lodową. Także nice. Ciekawe, kurde, jak bardzo nabija to zimno. Czy tam mróz. Dobra, moment. Gdzie ja teraz jestem? Do czystego ogaru w terenie. Dobra, tutaj był... A, dobra, jestem z tej strony. Dobra, ale to mnie, kurde, ciekawi jeszcze. To wygląda tak, jakby się dało do tego wejść. Bo jeśli da się wejść, to jak? Bo tam jeszcze przewodnicy jakiś, widziałem. Nice. Tylko kill jednym strzałem. Zbieram sobie jedną flachę, czy nie? Okej. No poważnie, nie ma tu przejścia? Ktoś aż prosi o jakieś przejście. Tutaj jakiś inny gracz, kurde, za też się zmaga z problemem tego bagna. Jest tutaj. Dwa odłamki tytanitu. No dobra. Powiedzmy, że to jest spoko. Ale to, no kurde, czy to wygląda? Wygląda, jakby dało się tam wejść normalnie. Ale w sumie, właśnie, ale się da. Bo jeśli się da, to od której strony? Może jakoś tak bardziej z tej? Skoro po prawej nie było w ogóle wejścia, to może będzie po lewej. O, czołem. No jeszcze trafił skubany. Ej, to nie... Ja teraz mogę zobaczyć, że nie wróci tylko kawałkiem drzewa. To się nazywa, kurde, wytrwałość, co? Wyrwać sobie kawałek, kurde, pniaka, czy w ogóle całe drzewko, żeby mucić tym innego typa. Może czekaj, wrócę, będzie wytrwałość? Co za głupie to czasami, Wica to już prędko. Dobra, zrobiliśmy kółko i wejścia finalnie tu nie znalazłem. Okej, tu jest przejście na górę, tylko czy ja już tam byłem? To jest dobre pytanie. Tak, byłem, dobra, bo to się wróciłem teraz całkowicie. Dobra, ale jakbyś tutaj, kurde. Jakbyś z tej strony. Tylko jak? Tutaj się cofam normalnie do tego już wygaszonego przeze mnie półmyczka. Ej, no nie, no jak nic da się tu wejść. Przecież to ewidentnie mnie prowadzi gdzieś tam na górę. Albo ja jestem ślepy i czegoś nie widzę, albo... Może jeszcze nie mogę się tutaj dostać. Czy nie? O kurde, to już pominął. No dobra. Nie jest to warte. Aż tak bardzo. Przedajmy jej uwagi do tego, co dominął. To teraz tak, tutaj się usuńmy trutkę i postawmy sobie leczenie. Ostatnio tego niech to zostanie. A tu bym sobie dał na przykład z tej bomby właśnie ten meszek. Chociaż nie mam go za dużo, niestety. Co jeszcze, co jeszcze? A ten zwój miałem sprawdzić.
proszę, tak jak sądziłem, naucz się czarów z Ulasil. Złoty zwój dokumentujący rozległe badania pustynnych mędrców pozwala magom poznać czary z Ulasil. W zaginionej krainie Ulasil magia rodziła światło, a jej użycie porodziło ponoć złoty blask. No, jak wiecie oczywiście z mojej historii o Artoriasie, który notabene jest mentorem poniekąd duchowym stróżów otchłani, czyli jak sądzę pewnie tym. Pewnie pierwszego władcy pogorzelic, z którym przyjdzie nam walczyć. To Ulasil nie było takim złotem, jakby się wydawało. Dobra, to przejście jeszcze mamy do sprawdzenia, ale zanim pójdę tam, to jeszcze... Ej, czy... To jest dupa z Estusa? Czekaj, no ten moment. Czy to naprawdę jest zupa z Estusa? Teraz zupa. Tak. Dobra. Talizman słoneczny. Sprawdźmy, czy jest lepszy. Wątpię, ale sprawdźmy. No nie, jest gorszy. Chociaż kto wie, może bym go ulepszył na plus 6, to byłby lepszy. O, chociaż nie, bo ten ma B i D. I ma o 2 punkty wiary mniej wymagane, żeby go używać, więc nie wiem, raczej nie. Byłby słabszy, ale sprawdźmy. Talizman słoneczny. Osobisty talizman rycerza słońca, czyli Solera, pozwalający na spełnianie boskich cudów. Został upiększony przez samego rycerza, jego własnym emblematem niezłomnej wiary i właśnie jej potęga przepełnia tego, kto użyje zdolności talizmanu. Nieustanna modlitwa. Okej, czy to już znamy? No dobra. Okej, okay, tutaj są... Chociaż dobra, nie, bo przecież odpocząłem przy ogniku, to się mogli po prostu odrodzić. Okej, okay, tu mnie nie było, to na pewno. Mieczotrawa wilczej krwi. Czy to jakiś przedmiot do przymierza? Może? Sprawdźmy to. Jest w kluczowych, czyli tak, jest tutaj. Tak. Dowód, że Ogar Farona wypełnił obowiązek. Liść będący dowodem wypełnienia obowiązku przez Ogary Farona, strzegące wraz ze starym wilkiem tych, którzy odpoczywają. Widać na nim ubrudzony zeschniętą krwią liść mieczotrawy. Dawno temu liść mieczotrawy stanowił znak rozpoznawczy członków nieumarłego legionu. W przegniłym lesie spoczywają duchy dawnych wojowników, a ich wdzięczność wobec strażników wyrażana jest tym właśnie skromnym liściem. No dobra. Tutaj, że... Teraz na górę. Mamy ognicho! O! O, czekaj. Czy to jest ten film, w którym było gadane? Przed tobą przyjaciel. Módl się do starego wilka z Faron. Legionowa etykieta. Jest! Mamy przymierze kolejne. Tak, chcę dołączyć do przymierza. Ogary Farona. Odkryj przymierze Ogarów Farona. Posiadasz teraz dowód przymierza. Ej, dobra, to ofiarujmy od razu wszystkie. Tylko najpierw sobie muszę pomnożyć te mieczotrawę, więc uno momento. Dobra, widzimy się po cięciu. Zmienię sobie też broń na halabardę. Jej wam chyba opisu nie pokazywałem. Ta halabarda była przedtem kosą, którą przerobiono na bojowe potrzeby. Jej długa klinga zadaje poważne cięte rany. I wymaks obrotu to już znamy. Dobra, najpierw oczywiście dołączmy do przymierza. Do Ogarów Farona. Czy tak miga? A no tak, przecież pewnie mogę ten... Mogę zostać tutaj wezwany do obrony. O, ktoś chyba walczył z bezmiennym królem, coś mi się wydaje. Patrząc po tym secie całym. Okej, okay, ofiaruję mieczotrawę. Ofiaruję wszystko. Pierścień wilka. Wielka tarcza wilczego rycerza. I zakrzywiony miecz starego wilka. Okej.
Dobra, za 30 samych traf wystarczyło, ale więcej nie potrzebuję. Dobra, teraz mogę wrócić do Wojownika Słońca. I zobaczmy te przedmioty. Czyli najpierw miecz jest tutaj. Zakrzywiony miecz Starego Wilka. O wiele lepszy od tej halabardy. Zakrzywiony miecz skrywający duszę Starego Wilka, będącego towarzyszem ogarów Farona, czyli pewnie Sif. Jest niczym bestia na polowaniu, wzmacniając atak i przywracając zdrowie za każde kolejne trafienie nim. Umiejętność Wilczy Skok. Wcinasz się we wrogów obrotem, a potem odskakujesz przed ripostą, by wyprowadzić silny atak. Nice. I Wielka Tarcza Wilczego Rycerza. Wielka Tarcza z plemienia Mrokiem Otchłani Rycerza Mistrza Wilczej Krwi Sparon. I potwierdzenie to jest właśnie, że to jest tarcza Artoriasa. Wzmacniana boską mocą, skutecznie chroni przed różnymi szkodliwymi efektami i umiejętność znajomość oręża. No, wolałbym, żeby miała odparcie, ale po prostu nie będę jej ekwipował. Dobra, ale zanim pójdziemy dalej... Ile mam czasu? 40 minut?! Jezu, kiedy to minęło?! Że naprawdę nie ogarniam, kiedy, dlaczego mi czas tak szybko mija, kiedy właśnie gram w te... Kiedy gram w Souls-like. W ogóle jak gram w jakieś fajne gierki. Przynajmniej dobra, taki oksymoron trochę. No dlaczego przy fajnej grze ma czas lecieć... Słabo... No proszę, co to jakiś... Minibosik? Kurde, wygląda jak demon azylu, tylko... spopielony. Takim podobnym. Chyba jest w ogóle ten... Dobra, najpierw odzyskuję oczywiście duszę. 27 tysięcy piechotą nie chodzi. Żar od razu odzyskam. Pierdoli z areny? Okej, okay, dobra, czy to nie jest permanentne? Pewnie żygi ze głazami, czemu nie? Specjal? Myślałem, że będzie wyglądał trochę inaczej, ale nie jest tak źle. Wszystko. Proszę! Mini bossa duszę z niego dostałem. Ciekawe. Wielki topór, to już chyba mam. I kolejny żar. Prawie się zrymowało jeszcze, to jest zabawne. Dobra, tutaj przejdźmy do Wielkiego Miecza. Okej, okay, ja taki widzę podobne do tego miecza z tej. Kurde, czekaj, jak bardzo to bije przeciwnika. Dobra, dusza. Dusza zbłąkanego demona. Służy do zbywania licznych duszy, transpozycji, więc ten zbłąkany demon, w którym nie została nawet drobna cząstka, nawet drobna spopielona cząstka ognia, był niegdyś strażnikiem bramy w Lothric. Tak, strażnikiem bramy, to chyba dawno, dawno temu, kiedy Lothric było nazwane Lordran. Bo trochę ciężko mi uwierzyć, że... Spróbuj żar. A że na tego, no to tak, tam by się bardzo żar przydał, gdybym go nie miał. Ale miałem. Ten. Wiadomo, Lothric, Drunk Lake i Lordran to jest de facto jedna ta sama kraina, nie? Tylko... Jedyna różnica między nimi jest taka, że... przez upływ czasu ludzie, którzy żyją na granicach tych wszystkich... O, nice. Dobra, to jest bardzo spoko wiadomość. Popioły Marzyciela
ludzie, którzy żyją na granicach właśnie tych królestw, czyli tutaj, którzy kolejno żyli w granicach tych królestw, w ich... w ty, dobra, okej, okay, to już wiem gdzieś przynajmniej. To w ich pamięci zatarła się tak naprawdę prawdziwa nazwa tej krainy. Czyli właśnie Lordran. Dobra, to jest chyba to pierwsze, gdzie jest ognicho, a ja muszę iść tam. Spoko. Dobra, to się przejdźmy. Bo skoro nie zawalczymy z bossem, to bynajmniej chcę chociaż odblokować sobie drogę do niego. Nie wiem, czy to w ogóle im coś bije, bo to wyglądało jak biło jedno wielkie nic. Zobaczymy. Zaraz tylko sobie stupnę, czemu nie? Ja się trochę zastanawiam, jak z tego można zrobić super zyskać. Mamy tanitu, sztuk dwie. Gdzieś w tę stronę przyjść. Teraz możemy sobie też kępki mchu. Będę miał teraz zapasi na tej grupy. Sobie muszę tego mchu pojeść. Będzie tutaj? Chyba tak. Na to trochę jeszcze, nie pamiętam jej tego co. Najpierw chcę namierzyć to miejsce, do którego mam iść. Jestem chyba na dobrej drodze. Odłonek tam tu. I to będzie chyba to miejsce. Dobra, zobaczmy teraz te... czy ten, te prochy, czy tam popioły. Cienisty popiół kogoś, kto marzył o dołączeniu do nieumarłego legionu. Marzyciele, którzy wędrowali bez celu po zgniłym lesie, doświadczyli ostatecznie poczucia spełnienia. A, bo rozumiem, że zginęli i przez to stali się członkami legionu. Okej, kurde. Mimo iż mierzy, mimo iż to wielki miecz, to bije trochę mało. Gnilna tarcza nocniaków, czyli tak się nazywają te potworki. Przegniła prowizoryczna drewniana tarcza używana przez leśnych nocniaków. Trudno to nawet nazwać tarczą, lecz powstała podczas rozkładu warstwa trucizn, chroni przed innymi truciznami. O, ciekawe. Ale bardzo. Dobra, zmienię sobie miecz teraz na miecz dwuręczny. Zatrzymam go tak samo. Czyli atakuję pewnie też. Dokładnie, ale kto wie, może chociaż są te... może chociaż damage jest większy. No i dobra, droga odblokowana w takim razie. Trzeci płomień zgaszony. Ej, muszę przyznać, że to przejście wygląda zajebiście. Kurde, miecze powbijane dookoła, świeczki dookoła. Znaczy, świeczki w stylu przejścia. Bardzo błędne. No i patrzcie, ej, kurde. Ten mieczyk bije większe damage, chociaż sobie może tak akurat dzięki temu, że go trzymam oburącz, może ten... poprzedni też, jakby trzymał oburącz, to biłby też na dwa strzały, ale... na razie zostaniemy przy tym. Okej, okay, i to jest gdzie? Na magnie to nie było, bo jest zebrany przedmiot. Tu. Okej,
Dobra, wróciłbym sobie do tego miecza. Dobra, to czajem, czy czajem? No tak, tak, czajem. Też kojarzę bardziej niż czajem. Gdzie jestem? To kurde, tego kraba bym chciał namierzyć, bo jestem ciekaw, czy on też, czy on coś zostawi po sobie, jak go przebije. Nie wiem, z której strony on był. Tego, ale ten typ mnie nie interesuje. Gdzie jest ten krab, kurde? Coś jeszcze jest. Nie wiem. O! Dobra, mam go, mam go. Kurde, jeden z demów. Krab na straży stoi, co nie? Jakiś kurde się przesunął. Ja cię sunę! A, gacia! Pierścień przyczajonego smoka. Okej. Okay. Jaki skarb zbudowałeś? Duża dusza nieznanego podróżnika na oczy wojownika. To tam nie poczytałem. Zawiniątko ze złotą żywicą. To wiadomo, co to robi. Tutaj oczywiście nie paskawic. Kolejny żar. Dusza nieznanego żołnierza. Młoda biała gałąź. Spróbuj przyjaźń. Młoda biała gałąź. I korona zmierzchu, proszę. Czyli dopełnienie stroju Dusk. Tak naprawdę. Spróbuj przyjaźń, ale... Rozumiem, że chodzi o tego olbrzyma teraz, tak? Jakby ja nie wiem, gdzie on jest w ogóle. Rozumiem, że gdzieś, że wrócę. Widziałem go, jak strzelał, ale nie wiem, gdzie się do niego dostać, bo się zawsze chcę przyjeżdżać. Więc w sumie on mi teraz już trochę jest niepotrzebny. Już go ogarnąłem wszystko, co chciałem, więc... Grzybki z królewskiego lasu. Na pytanie to zostawił. Zwój mędrca! Ej, nice! Drugi zwój zdobyty! Przyjaciel, zachowaj spokój, wymagane zemsta. No, za to jak one są pancerne. W cudzysłowie. W jedynce to tak, trochę się należy. Z tyłu, ja tutaj pozwolę sobie pozorować. Łuk Farisa Mrok. Okej. Ale mrok, oni głębi, myślę, że głębi się do Boże, bo się ten... Akariusz Farisa i... Zatruty Klejnot. Tu tak się dzieje z jednym zatrutym Klejnotem? To już dziwne. Ja chciałem powiedzieć, że myślałem, że jak jest coś z mrokiem, to powinno być właśnie... Że powinno mieć w sobie coś z głębi, a nie... po prostu mroku.
To be honest, to wygląda jakby próbował mi urwać łeb, ale coś mu nie idzie i... po prostu używa krwi, żeby się zbuffować, tylko nawet ten buff nic nie ma. Ten zwój. Naucz się czarów kryształowych mędrców. Zwój zawierający czary kryształowych mędrców. Daj magowi, by poznać używane przez nich zaklęcia. Jak wie każdy czarodziej, magia to talent. Czary z tego zwoju stworzono z myślą o rozwijaniu umiejętności najzdolniejszych magów. Okej. Okay. Czekaj. Tu. I ktoś chce użyć, żeby lecieć do kaplicy. Okej, 55 minut. A kurde, mamy sporo rzeczy, sporo. Parę rzeczy mamy do oddania. Tak, siema, Ashen One, what woeful umbral ash is this? This barren dust, stuff of a fool, won't yield aught. Where didst thou happen upon the stuff? Tell me, for the sport. Oh yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dying world, more's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Ashen wzięła to czy nie? Nie, wzięła. Powinna coś mieć. Zobaczmy. Skryte błogosławieństwo odnawia wszystkie punkty skupienia. Weźmy to. Czarna pigułka z robaka czasowo zwiększa absorpcję obrażeń od mroku. Lecznicza pigułka ze zgniecionych insektów. Czarna odmiana chwilowo zwiększa absorpcję obrażeń od mroku. Stróżowie otchłani nieumarłego legionu zawsze mają przy sobie ich zapas przygotowany przez akolitów. Plotka głosi, że ich potomkowie, nocniaki, wciąż ważą tę miksturę. Okej. Okay. Żywica złotej sosny, to jest nowe. Cenna, sypiąca złotymi iskrami sosnowa żywica. Jej duże grudy stanowią zupełny unikat. Dodaje chwilowo moc błyskawic do broni w prawej ręce. Nie wiadomo skąd pochodzi, ale niektórzy twierdzą, że jest to tak naprawdę żywica pochodząca od grzybów. I za wyjątko to, co tu byłem wcześniej. Cenna sypiąca złotymi iskrami sosnowa żywica, zebrana w małe zawiniątko. Szybko dodaje moc błyskawic do broni w prawej ręce. Efekt nie utrzymuje się długo, ale można z niego korzystać na różne pomysłowe sposoby, na przykład zastosować go w trakcie długiej serii ciosów. Okej. Okay. Czarów widzę nowych nie ma. Łuk kompozytowy, tego nie miała. Wezmę, może być lepszy. Tutaj to było. Skórzana zbroja, to jest chyba reszta tego setu, który zdobyłem. Pierścień życia, już jeden mam, więc tego nie będę kupował. I pierzasta strzała, jedną wezmę, bo resztę sobie pomnożę. Dobra, no i to będzie tyle z tego, co widzę. Nawet nie wydałem dużo, co mi się bardzo podoba. Dobra, kupię sobie jedną taką żywicę. Żeby mieć taki komplecik, powiedzmy. O, odłamek te wędy mogą u niej teraz kupować. Tego chyba nie miała wcześniej dostępnego. Ashen One. A to mi się akurat podoba. Czekaj, gdzie te Greyrata będę mógł wysłać na kolejną wyprawę? Siemam. Tis good, ładny. Dobra, czy ja mam Testusa? Nie. Ale mam węgiel dla ciebie. Trzymaj. Well, well. What's the undead legion doing with a coal such as this? I'd heard one of the Crystal Sages had sided with Farron's Abyss Watchers. I suppose it must be true. You should know, this coal is imbued with magic. First one I've ever seen. Hardly a surprise, is it? I've never been one for books or wise men. Okej, okay. Tutaj potrzebuję migoczącego tytanitu. Nice.
kurde. Gdyby nie to, że chcesz sobie zachować to na zaklęcia, to z chęcią bym sobie to... Z chęcią bym to ulepszył, ale to mogę zawsze później zrobić. Tutaj wielki topór. Wielki topór przypominający nieobrobioną bryłę żelaza. Jeśli ktoś wykaże się nad ludzką siłą, podniesie tę broń, zezwoli ty impet i tego sobie, żeby wybrać walki. No, tak, dobra, to jest to samo, co już zdobyłem. Prawie na początku gry. Okej, mamy teraz dla niego dwa zwoje, ale ja bym jeszcze chciał się przejść do tego. Pogadamy sobie z Grey'em. Oh, hello, and in one piece. You can keep the ring. Dla ten nic nowego nie mówi. Do kupienia nic nowego też nie ma. Szkoda, że u niego to się nie ten nie odznacza, bo to czasami potem jest mylące, czy, bo już potem nie wiem, czy ja to faktycznie mam, czy nie mam. Goodbye. Dobra. Dobra, bo teraz nie jesteśmy pusty. Zobaczmy, co powie na to Julia. Speak thy desire, honorable lord of Orbeck of Vinheim, if left. Okej. Okay. Dobra, widzę, że nie ma żadnych wątów o to. I jako... Dobra, zginąłem od tego i nie mam efektu pustego. Jednak... No to ciekawe, kurde. Ale chyba w sumie nawet ten efekt pustego jest ważny, co bardziej ten mój ten. Ta pieczęć właśnie, którą posiadamy, czyli ta mroczna pieczęć. Bo na przykład chyba dopiero jak właśnie użyjemy tej duszy strażniczki ognia i zaleczymy pieczęć, to dopiero wtedy będziemy mogli zablokować sobie tamto zakończenie. Jedno z czterech, które wiem, że są w grze. No ale to będziemy dopiero kombinowali na koniec praktycznie gry. Dobra, stary, chciałbyś zwojów, to mam dla ciebie aż dwa. Back again, I see. I suppose this means you're after sorcery. Dobra, na początek zwój mędrca. Oh my. This is stupendous. And the undead legion of Farron possesses sorceries quite unknown. Thank you for upholding your end of the bargain. I doubt I ever would have made this discovery alone. Now, let us unravel the thing, so you may put these new sorceries to use. Okay, I jeszcze złote zwoje. Oh my. Well, this is very unusual. It's from Ulysseal, an ancient land of golden sorceries. Not even the Dragon School possesses such a long-lost scroll. What would the Xanthus scholars say with their ridiculous headwear? They would simply slaver over this find. Zobaczmy. Większa strzałka Farona. Zaklęcie będące ulepszoną wersją strzałki Farona wystrzeliwuje potężniejszą strzałkę dusz. Powierzona, została w dowództwie ich akolitów. Najpewniej jest to czar jego córki, Heysel, doprowadzony do perfekcji przez kryształowego mędrca. Okej, okay, czyli tej Heysel, która nas zaatakowała, a mędrzec po prostu troszeczkę to zupgrade'ował. Grat Farona, to chyba ona też tego użyła. Zaklęcie będące ulepszoną wersją strzałki Farona. O, proszę, czyli jeszcze kolejna wersja. Ulepszona wersja kolejna odnoga na upgrade'ach strzałki. Powierzone zostało dowódcy ich akolitów. Najpewniej jest to czar do jego córki Heysel, doprowadzony do perfekcji... Okej, czyli opis jest ten sam, co do większej strzałki. Skażona mgła. Wysoce niebezpieczne zaklęcie stosowane tylko przez najbardziej zaufanych członków Szkoły Smoka. Wypuszcza odbierającą stopniowo punkty zdrowia mgłę. Nawet sam czarodziej może w ten sposób ucierpieć. Ofiara bezgłośnego oparu pada bez tchu, choć jej twarz wykrzywia grymas pełnego cierpienia wrzasku. Dzięki temu koszmarnemu spektaklowi imiona stosujących tę technikę czarodziejów stały się synonimem grozy. Okej, okay, ale patrzcie, to jest czar mroku. A dostajemy to ze zwoju z Ulysseal. Ciekawe. Światło. Zaginione zaklęcie z Ulysseal, krainy starodawnego złotego czarodziejstwa, przywołuje rozjaśniające okolice światło. Ta luminescencyjna magia jest banalnie prostą formułą, ale i tak stanowi przykład czystości natury złotego czarodziejstwa, do której nie mogła aspirować nawet Szkoła Smoka. Naprawa. Zaginione zaklęcie z Ulysseal, dobra, to już przestanę czytać,
Naprawia używaną broń i zbroję, wliczając w to sprzęt z wyczerpaną trwałością. Choć efekty tego czaru są mało efektowne, to wiedza, na której opiera się jego moc, stanowi dobrze strzeżony sekret. Światło jest czasem, a odwracanie skutków jego działania to sztuka zakazana. Ukryta broń. Czyni broń w prawej ręce niewidzialną, nie zmieniając poza tym innych jej właściwości. Efektywne wykorzystanie tego czaru jest, jak chyba w przypadku każdego narzędzia, zależne od pomysłowości rzucającego. Ukryte ciało. Czyni ciało praktycznie niewidzialnym. Choć nie daje osiągnąć całkowitej niewidzialności, gdyż groziłoby to rozpadem ciała, wystarczy, że Charlie stanie przez chwilę w bezruchu, aby stopił się z otoczeniem dzięki niesamowitej formie kamuflażu. I zniekształcony świetlny mur. Zniekształca światło, by odbijać magię. Jedno z pilnie strzeżonych zaklęć do manipulacji światłem. Naginające podstawową materię praw wszechświata w mgnieniu oka, cała rzeczywistość staje się ledwie iluzją. Okej, to mi się podoba. I have something for you. You're a fine sorcerer now. No mistake. You should have something to prove it. Go on. If I'm giving something away, you better well take it. No i pierścień mu tego smoka. How do you like gimmicks, friend? This is a sign, a cipher, employed by sorcerers who use quietude to their advantage. Nice! With this, you can be sure to tell friend from foe from your very first encounter. It's a very old practice at this point, but one that you deserve to know. I don't mean to seem over in exchange in the form I hope you promise to stay. Będę się już powtarza. Proszę, i kolejny pierścień smoka odzyskałem. Dostałem po prostu. Zobacz teraz wszystkie. Pierścień młodego smoka. Wzmacnia czary. Pierścień przeznaczony dla czarodzieja z Winheim, ojczyzny tej sztuki, wzmacnia czary. W nawiązaniu do szkoły smoka na sygnecie znajduje się wizerunek wiecznego smoka. Młody gad zwiastuje wielką podróż w drodze do mistrzostwa. Pierścień przyczajonego smoka. Specjalny pierścień dawany w Winheim, ojczyźnie czarodziejstwa, tym, których uznano za gotowych do podjęcia podróży ku uświeceniu. Wydłuża czas trwania czarów. W nawiązaniu do... Dobra, to jest to samo, chociaż tutaj jest końcówka inna. Przeciony gad symbolizuje prawdziwą naturę oddanego sztuce czarodzieja. Mamy pierścień wilka też. Pierścień należący do Arturiasa. No tutaj jest akurat, widzę, błąd. Nie powinno być podróżnika, tylko kroczącego w otchłani. Jednego z czwórki rycerzy Gwyna, pierwszego władcy. Poprawiał równowagę. Arturias wykazywał iście stalową wolę i nie o sobie równych w walce wielkim mieczem. No to akurat prawda. I o ile to po... I o ile? No niewiele. Ile? 2, 3 i 5 to jest 8, 20, o 2, 28 poprawia mi równowagę. Znaczy, w sumie to niewiele, ale to niewiele to może być coś w walce z przeciwnikami. Niektórymi. Pierścień śpiącego smoka. Pierścień działającej w cieniach gildii czarodziei z Winheim, domowstwa tej sztuki. Tłumi dźwięki wydawane przez użytkownika. Szkoła smoka trzymała praktycznie Winheim w garści, dysponując całą rzeszą adeptów sztuki skrytobójstwa. No i to oczywiście dobrze wiem. To dobrze wiem, jak działa, bo działa tak samo jak zaklęcie. Tylko działa tak długo, jak je noszę. Wróć, jak go noszę. A to akurat przy podchodzeniu do jakiegoś typiarza jest, no, dość przydatne. Oh, champion, do you wish to hear it? You know, in my eye will be terrible. Która ta nic nie mówi. Naucz się cudów, to... Oczywiście nie zamierzam się uczyć mrocznych cudów u niej. Kupić też czego. Czyli teraz po prostu czekam na możliwość zgarnięcia kolejnej księgi cudów. Tylko tym razem cudów faktycznie światła, a nie cudów mroku. Bo wolałbym, żeby się nic jej nie stało i nie zepsuć sobie questa przy okazji. Welcome home, speak. A i muszę dać te dusze. Okej. Okay. Dobra, spróbujmy. Tak, oddaj. Ashen One, this is much like what lies within me.
then let it find its own place within my bosom. She will understand. We are both fire keepers after all. Okej, strażniczka ognia może teraz zaleczyć mroczną pieczę. Forgive me, sister. May the flames guide thy way. Okej, dobra. Czyli jeśli nie chcę zepsuć sobie zakończenia, albo po prostu zobaczyć inne, to przed końcem gry muszę tą pieczęć zaleczyć, ale to dopiero na La Grande Finale. Ten coś powie teraz nowego? Gaming admission. Nie, ten gada ciągle to samo. Co mnie trochę irytuje, no ale... Now invade our company. Też gada ciągle to samo. Dobra. Ludlew, ty powiesz coś nowego? Aha, tak. So, knowest thou of our father's aim, so I may... Dobra, co możemy zrobić z tych dusz? Z tej duszy właściwie. Dusza zbłąkanego demona pozwala plunąć głazem, czyli ten atak, który on wykorzystywał. Technika renegackiego demona stłumionego płomienia. Użytkownik pluje kamieniem, jest on ciężki, lecz łatwo pęka. Okej. Okay. I... Było. Rapier już mam. Pierścień Havla. Okej, okay, to jest z tej duszy właśnie. Pierścień dla wojownika, który lubi polegać na ciężkich pancerzach. Zwiększa maksymalny udźwig. Nazwano go po Havlu Skale, towarzyszu bojów pierwszego władcy Lorda Gwyna. Sztuka wojenna od wieków rządzi się tymi samymi prawami i chętnych do podążania śladami Havla jest nie mniej niż za jego czasów. Spoko. No i dobra, tu jest spoko, tu jest ogólnie fajnie, a ciekawe czy Patches ma może coś nowego do powiedzenia. Szczerze trochę wątpię, no ale zobaczymy. Kurde, co on jakiś kurde... Ty, skubany, jaki słowiański przykuc! Przysiadł łapy. Yes, what can I do? Aren't you glad we made good of things? Jaki typ, kurde? Co to za słowiański przykuc, kurde? Dobra, to mogę sprzedać, bo nie potrzebuję. Tutaj mogę sprzedać te... 4 nadmiarowe. To nic więcej. Tutaj te... zaklęcie nadmiarowe też sprzedaję. Jeszcze tutaj magiczną broń. Dobra, i poza tym nic nowego. Tutaj to idzie do schowka wszystko. O, właśnie ten łuk jeszcze. Łuk kompozytowy. Krótki łuk kompozytowy stworzony z myślą o sile strzału. Jego rozmiar pozwala na szybki ostrzał. Choć jest potężniejszy od zwykłego łuku, ma nieco mniejszy zasięg i wymaga od strzelca więcej siły. Umiejętność szybki ostrzał. Zgrabne nakładanie kolejnych strzał pozwala na wypuszczenie całych ich serii. I łuk Farisa Mroku. Czarny długi łuk noszący... imię dawnego bohatera. Strzelając z niego przyjmuje się dość nietypową pozycję. Posiada większy zasięg od standardowych łuków, ale do używania go potrzeba wytrenowanie z ręcznej ręki. Umiejętność potrójny strzał Farisa. Błyskawicznie układasz 3 strzały na naciągniętej cięciwie, wypuszczając wszystkie naraz. Ciekawe. Chyba że chodzi o mroczny łuk Farisa i ktoś to się po prostu przetłumaczył. W co jest nawet skłonny uwierzyć. A, tu jeszcze ta korona. Zdobiona kupiurami korona z głowy księżniczki Ulasil, krainy Srebrnego Czarodziejstwa, błogosławieństwo księżniczki Elizabeth, strażniczki Elizabeth, zwiększa siłę i efekty czarów użytkownika, lecz czyni go też podatniejszym na cudze ataki magiczne. Dobra. Dobra, to jest w miarę podobne do tego skórzanego setu. Tutaj nic nie oddajemy, nie sprzedajemy mu. Czy mogę coś kupić od niego fajnego? No, nie bardzo. Z tego co widzę, ma ciągle to samo. Ah, I see you make me with a step well. Comfort. I on ciągle tego Greyracie gada. No to spoko. Z nimi to chyba zawalczymy, mi się wydaje, w kolejnym materiale, bo coraz bliżej mi się wydaje, jesteśmy tych właśnie stróżów otchłani. Ale co? Ode mnie póki co to będzie tyle w tym materiale. Widzimy się w kolejnym, do którego już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. Cześć!